No i rozpoczynamy nowy rok. Chcę odwiedzić jeden domek. Z tego co wiem, to jest otwarty. Kredensik. Typowy PRL-owski. Wałki, domalowana ściana. Zobaczcie, tu może nawet na tej ścianie są wzory z tych wałków. Tak mi się wydaje. To, nie wiem, czy to nie to. Takie zygzaki. Zaraz zobaczymy. Niestety nie widzę tego jedynego. Wejście na górę. Zaraz zerkniemy. Najpierw wejdziemy do salonu. Zobaczcie, że dom przy samej drodze głównej, a jednak zachowało się tyle ciekawych rzeczy. Ave Maria. Tu najprawdopodobniej ktoś sypia. Tutaj się mieściło. Ciężko powiedzieć. Kwiatki pousychały. Mamy tutaj jakąś gazetę. Zastanawiam się, z jakiego roku może być. Zobaczymy. Nie jest napisane. Może znajdziemy kalendarz. Zobaczcie, że wszędzie są wzory z wałków, które widzieliśmy. Tak dawno nikt tutaj nie robił remontu. Tu jeszcze coś jest. Toaleta. Albo wejście na górę. Potrzebuję coś. Może być to. Żeby ściągnąć pajęczynę. Kurde, ale wanna. Z góry już spadło wszystko. Tutaj mamy chyba kuchnię. Zgadza się. Blachy z pieca zniknęły. Został czajnik emaliowany.
A musimy wejść na górę. Powiem wam, że troszkę mrocznie. Tu mamy jakiś ciekawy sprzęt. Nie do końca wiem, co to może być. Wygląda trochę jak magiel. Ale mogę się mylić. Węglarka, po śląsku kółka stla. Tutaj jakiś stary rower został i obraz. Ale nic już nie widać. Tak zabrudzony, że praktycznie nic nie widać. Kiedyś musiał wyglądać pięknie. Zobaczcie, jakie stare laski. Podpórki pod pachy. Tutaj się trzymało, a tutaj ul. Zobaczcie, jaki wałek. O kurde, ale konkretny. Czapka, uszatka. Karafka na alkohol. Tutaj jakieś perły. A co na dole? Puste butelki. Tu jeszcze coś może być. Jeden słoik z kompotem śliwkowym. Tak, poza tym to nic konkretnego. Licznik. Robił prześwietlenie płuc. Zaraz to sprawdzimy. Aha, problem z płucami. Tutaj jest jeszcze coś. Tak jest. Ktoś sobie robił badania. Najprawdopodobniej miał problem z płucami.
święte obrazki. Różaniec chyba. To tyle, co pozostało po tym domku. Najprawdopodobniej będziemy się zbierać już. Ja lecę na kolejną wyprawę. Drugą w tym roku. A wy oczekujcie na moje filmy. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.